Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, a to jest ramówka, czyli spis tego, co na moim kanale się w tym tygodniu pojawi. A jak widzicie, wracamy z trzema filmami na każdy dzionek, więc jest naprawdę nieźle. Dobra, zacznijmy może od pierwszego dnia pod poniedziałku, a nie jak zwyczajnie od środka. Dobra, w poniedziałek o 13 wchodzi ramówka, czyli właśnie teraz ten film, który w tej chwili oglądacie. O nim za dużo nie będę mówił, bo chyba w ogóle nie trzeba mówić. Przejdźmy może od razu do godziny 14, ponieważ tutaj wraca Diablo 2. Wjeżdżamy z playerem z kanału Player TV z 12 odcinkiem. Lecimy z aktem trzecim, światem trzecim, czy kto jak to woli to nazywać. Jest czasem śmiesznie, czasem ciekawie, no ogólnie chyba się nie będziecie nudzić. Sprawdźcie sami, ocencie sami, ja was do niczego nie będę zmuszał, mogę was co najwyżej serdecznie do tego zaprosić. Dobra, 18 godzina, tutaj na pewno dużo osób jest zainteresowanych właśnie tym. Wchodzi tak, wraca YouTube Universalis po chyba 3 albo 4 dniach przerwy, nie pamiętam w sumie nawet, chyba 3 dni, o ile dobrze pamiętam, czekajcie, czwartek, piątek, sobota, niedziela, tak, 3 dni nie było YouTube Universalis, wchodzimy razem z chłopakami, nagraliśmy naprawdę dużo na weekendzie filmów, więc na pewno nie będzie znowu jakiejś przerwy przez najbliższe kilkanaście dni. Nie będę wam zdradzał tak naprawdę, ile odcinków nagraliśmy do przodu. Dobra. I tutaj przez cały tydzień właśnie o 18, jak widzicie, będą odcinki i się nic nie zmieni. Więc myślę, że się będziecie cieszyć z tego powodu. Dobra, muza tu wjeżdża nowa. A my przechodzimy do 20 godziny, ponieważ o 20 wracamy znowu. Znaczy nie wracamy, jedziemy po prostu dalej z Europa Universalis, z Livonian Orderu. Zostało nam jeszcze trochę do nagrania. Tak naprawdę ja mogę wam zdradzić, że wczoraj w niedzielę miałem naprawdę dużo czasu na grę, więc po prostu przysiadłem do kompa, włączyłem Europkę, włączyłem OBS-a, włączyłem nagrywanie i po prostu jechałem jeden odcinek za drugim, aż skończyłem całą serię, tak. Mogę wam zdradzić, że odcinków jest ogólnie 75 albo 76, już nie pamiętam do końca. Więc będziemy mieć odcinków chyba aż do 1 stycznia, tak. 1 stycznia się kończy nam Europa Livonian Order i będziemy mogli zacząć coś nowego. Jeśli macie jakieś propozycje, to dawać oczywiście w komentarzach, zobaczymy, co mi tutaj będziecie polecać. I właśnie, Europka Livonian Order przez cały tydzień o 20, więc już o Europce nic nie będę mówił, ponieważ jak widzicie, one 18 godzina 20 cały czas lecą. Dobra, to co jest ciekawe, we wtorek wracamy z naszą potyczką. Potyczka numer 3, wybór gry. O 14 daję wam 4 gry do wyboru. Wy w środę do godziny 24 w komentarzach głosujecie, która gra ma zostać nagrana. I ja w czwartek o godzinie 14 już wam daję pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się wyrobię w ogóle w kilka godzin. Właśnie z gry, którą wy wybierzecie. Co wy wybierzecie? Tego jeszcze nie wiem. Ja wam daję 4 gry do wyboru. Jutro się dowiecie, jakie gry. I zobaczymy, co będzie. Właśnie, jeszcze tutaj w sobotę i niedzielę macie drugi i trzeci odcinek z potyczki. Normalnie z potyczki minimum takie 3 filmy właśnie chciałem zrobić. Wszystko jedno z jakiej gry. Niektórych będzie więcej. Na przykład z Heroesów było 10 filmów, z Lola były 3 filmy. Zobaczymy, jaką grę tym razem wybierzecie. Dobra, to co na pewno was też interesuje, tak już przeskoczymy tutaj do piątku, ponieważ w piątek jest wyzwanie od widzów numer 5. Powiem wam, że rozjebali się mi po prostu mózg. Ja siedzę cały czas i myślę, co ja mam wybrać, bo tyle dobrych jest wyzwań. Stasek z tym swoim ostatnim wyzwaniem, co zrobił taką mały fabularny wstęp, po prostu otworzył, nie wiem, może nie puszka Pandory, ale po prostu otworzył taką furtkę, która, przez którą teraz wy przeszliście i każdy raz wyzwanie jest naprawdę ciekawie napisane. Naprawdę Stasek podniósł poziom i to widać. Ja się boję już, co wy znowu wymyślicie w kolejnych wyzwaniach, a jeszcze wiadomo, jest razem z tym jeszcze potem kolejne 5. No, może być ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, zostaje nam ostatni film w tym tygodniu do omówienia, który pojawi się w środę. A w środę pojawi się film 500 widzów ogłoszenia i świętujemy. Tak naprawdę tu będzie właśnie tylko tak jakby ogłoszenie tego, jak będziemy to świętować. Chciałbym tutaj wam po prostu podziękuję, właśnie mogę wam teraz też podziękować za to, że jesteście tu ze mną, że wbiliśmy razem te 500 widzów. I prawdopodobnie wszystkie te, nie wiem, konkursy, czy tam streamy, czy co tam wymyślę na te 500 widzów, będzie pomiędzy właśnie świętami a Sylwestrem, ponieważ wtedy mam urlop, mam 4 dni takie naprawdę bardzo wolne, więc będę mógł sobie w te dni coś wam przygotować. Prawdopodobnie właśnie jakiś giveaway,
może jakiś stream wam zrobię, pogramy sobie razem, zobaczymy jeszcze, ale o tym dowiecie się dopiero w środę o godzinie 14. Dobra, to by było na tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Jeśli nie, no to może w następnym tygodniu, jak zaczniemy nowe serie, bo jak wiecie, skończyłem już Shadow of Mordor, więc coś nowego wjedzie niedługo. Jeszcze nie wiem z jakiej gry, może z jakiejś indie, bo w sumie żadnych indyków u mnie dawno nie było, więc zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli wam się podobało, łapa w górę. Napiszcie coś w komentarzach i widzimy się już o godzinie 14 w Diablo 2. Na razie, pa, see ya!